Sylwester Augustyński, drugi na mecie, trzy razy Babia Góra. Powiedz, jak wrażenia na mecie? I z tego, co tutaj podglądaliśmy na liście startowej, to ciąłeś się ze Słowakiem, z Iwanem Pobisem, tak? Jak to wygląda? Przybiegnie za chwilę, czy gdzieś go zostawiłeś w krzakach? Tak, że nie widziałem go w ogóle na trasie, także pewnie mnie goni, no nie wiem, nie widziałem go za sobą. Oglądałem się tam, bo miałem na punkcie informację, że biegnie tam gdzieś koło 7 minut za mną, ale no, na podejściach nigdzie, na długich podejściach go nie widziałem, więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć, gdzie on jest, na jakim. A powiedz w ogóle, jak trasa zawodów? Miałeś jakieś nieprzewidziane niespodzianki, jakieś wywrotki, jakieś, wiesz, takie rzeczy, które mogą się zdarzyć? Nie było żadnej wywrotki. No, jedynie co było takie utrudnienie, to strasznie dużo wiatrołomów takich suchych na trasie, no nie, gdzie ciężko było to omijać. Trzeba było czołgać się pod tym, albo no nie wiem. No, a tak to ogólnie trasa fajna. Błota nie za wiele. A ty startowałeś teraz pierwszy raz, czy już któryś raz w tych zawodach? Znaczy, Ultra Babia pierwszy raz, tydzień temu startowałem jeszcze na wschód słońca, no nie? No także pobiegłem, żeby zobaczyć tą stronę, bo nigdy nie wbiegałem z tej. No i tak bardziej rekreacyjnie pobiegłem sobie, żeby sprawdzić trasę, no nie? Od dawna w ogóle biegasz? No, jakieś 8 lat. Okej, to biegi górskie czy płaskie? Znaczy, zaczynałem od płaskich i od paru lat już przerzuciłem się na trochę dłuższe dystanse ultra i góry. Także no. No ale biegam ulicę tak samo, też biegamy i półmaratony i różne tam. A Sylwku, skąd do nas przyjechałeś? Przyjechałem z Krakowa. Okej, pozdrawiamy Kraków, Orawa TV i Sylwester Augustyński na mecie z nami w Lipnicy Wielkiej. Przybywajcie! Bardzo fajny bieg, rewelacyjnie oznaczona trasa. Bardzo partnerska rywalizacja, także szóstka naprawdę z dużym plusem dla organizatorów. Pogoda również dopisała, także dziękuję za wspaniałą imprezę. Jestem ze Słowacji, biegałem 60 km. Bardzo fajny przeciek, impreza, fajne widoki, fajna pogoda, fajni ludzie. Dziękuję bardzo. A więc pierwszy raz jestem tutaj na Babia 3 razy. Przyznam, że atmosfera jest niesamowita. Przyjechałem z okolic Częstochowy, czyli Zadomska. Więc dla nas tutaj wyprawa, przyjechaliśmy całą drużyną i wspólnie dla wszystkich trzymamy kciuki, żeby się wszystkim udało. Polecamy imprezę 3 razy Babia i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy jeszcze są na trasie. Powodzenia! Super impreza! Pierwszy zawód w Polsce. Super regata. Naroczno. Ale było super. Bez deszcza, bez buźki. I szlaki przepiękne. Ja dzisiaj leciałem na 3 okrążenia, 3 razy Babia Góra. Trasa bardzo trudna. Błoto, choinki, ciężkie podbiegi, ciężkie zbiegi, ale piękna przygoda, wspaniałe góry. Piękna pogoda dzisiaj nam się trafiła, pomimo tego, że miało padać. Także jestem bardzo zadowolony, chociaż masakrycznie zmęczony. Szczerze polecam ten bieg, przyjeżdżajcie. Piękne okoliczności przyrody, zapraszam. Cześć wszystkim, super zawody, przybywajcie tutaj na następne edycje. To jest prawdziwy skyrunning, tylko na Babiej Górze. Pozdrawiam wszystkich. No trasa oczywiście trudna, jak to Babia, Ultra Babia, zawsze organizatorzy coś wymyślą, żeby zniszczyć człowieka, ale to jest opinia w tej chwili, myślę, że za godzinę po zimnym piwku opinia będzie zdecydowanie pozytywna. Witamy, Jarek z Nowego Targu. Świetne zawody, bardzo trudne, trasa wymagająca, także no, było co robić. W pięknych okolicznościach przyrody, Babie Góry i okolicy, także pozdrawiamy. Dzięki. Nazywam się Marek Dariusz, pochodzę z rejonu Krakowa i Wieliczki. Jestem w Lipnicy Wielkiej, właśnie ukończyłem zawody skyrunningowe. Na dystansie 20 km na Babią Górę. Trasa trudna, wymagająca. Pogoda dopisała, było fajne ściganie. Pobiegłem na 120%, więc udało się nawet fajny czas zrobić i wygrać. Trochę na nieświeżości biegłem, ponieważ wczoraj też brałem udział w zawodach po Tatrach, więc dzisiaj tutaj przyjechałem też konkretnie się pościgać. Tak jak mówię, udało się, było fajnie. Trasa trudna, ponieważ bardzo dużo pod górę, warunki pogodowe nieprzewidywalne, spodziewaliśmy się wszystkiego, na szczęście było całkiem łagodnie.
dużo trudnego technicznie zbiegania i podbiegania. Co tu więcej powiedzieć? Na szczęście dla biegaczy turystów niewiele, więc można było fajnie przelatywać, a ci, którzy byli, to kibicowali, więc było naprawdę fajnie. Przyjechałem z Kalisza. Z górami mam niewiele do czynienia, tyle co na zawodach. I tak, ale od 7 lat próbuję się bawić i startuję w różnych biegach górskich. Bez wątpienia ten był najtrudniejszy, w jakim brałem udział. Marzenia były, że może uda się coś więcej, ale po tym, co udało się pokonać, to się cieszę, że to 4 razy Babia Góra udało się zaliczyć. No naprawdę szacunek dla gór i dla przyrody. To jednak jest wymagające. Pochodzę z Trzyńca, z Republiki Czeskiej. A trasa była bardzo ciężka. Słonka było za dużo, ale inaczej jestem bardzo szczęśliwa, że zdążyłam w limicie. Ta bola velmi pekna, ale bola velmi náročna. Nazywam się Tomasz Gata, jestem biegaczem z Żor. Pokonałem dzisiaj Babią Górę 5 razy. Bieg jest ekstremalnie trudny. Jestem z tego bardzo zadowolony. Jestem tu 4 raz. I mam nadzieję, że będę tu wracał. Cześć, jestem Artur Kijanka z Krakowa. Po kilku próbach udało mi się w końcu pokonać 5 razy Babia, 90 km przewyższenia 6500. Jak się pan czuje? Czuję się dobrze. Myślę, że w przyszłym roku zaatakujemy 6 razy. Startuję tu od pierwszej edycji, dlatego trasę znałem. Niewiele się zmieniła, tylko od tego roku przeniesiona jest na drugą stronę Babiej Góry, do Lipnicy Wielkiej. 6 razy Babia, czas 17 godzin 24 minuty, trochę brakło do limitu, ale mimo wszystko cieszę się, że podjęłam wyzwanie, że ruszyłam na ostatni podbieg. Było ciężko, ale teraz już właściwie jest całkiem przyjemnie. Może jutro się wybiorę na spacer, na Babią i wreszcie popodziwiam widoki. No cóż mogę powiedzieć, każdemu chyba będę mogła polecić ten bieg, bo organizacja jest naprawdę bardzo fajna. I jak ktoś chce się zniszczyć, to jest właśnie ten bieg. Dziękuję. Po raz pierwszy na terenie naszej gminy, w Przybarówce pod Babią Górą, gościmy organizatorów ultramaratonu Babia Góra, już 8 edycji. Bardzo się cieszymy, że właśnie to miejsce, Przybarówka, Lipnica Wielka, została wybrana właśnie do tej edycji. Bieg potężny, jeden z najbardziej prestiżowych biegów w Polsce, który co roku ma około 500-600 uczestników. Trasa, można powiedzieć, mordercza, ponieważ mówimy o koronnym biegu, który ma 100 km i 7500 metrów przewyższenia. I są uczestnicy, którzy biorą w tym udział. Są dodatkowe trasy, ale przede wszystkim naszym celem jako gminy Lipnica Wielka i naszym celem, które sobie daliśmy już jakiś czas temu, jest promocja. I dziękuję organizatorom, dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj wzięli udział w tym biegu, ponieważ przyjechali do Lipnicy Wielkiej, do podnóża Babiej Góry, właśnie z tej południowej, pięknej części jej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, wszystkim zaangażowanym. Gratuluję zwycięzcom i gratuluję przede wszystkim tym, którzy ukończyli te biegi. Serdecznie, szanowni państwo, zapraszam was ponownie do Lipnicy Wielkiej, zapraszam was właśnie w te nasze tereny, na Orawę, by oprócz biegów spędzi tutaj czas rodzinnie. Wiele atrakcji czeka na was i przede wszystkim chcę jeszcze podziękować mieszkańcom. Chcę podziękować przedsiębiorcom, którzy się zaangażowali w to wydarzenie. Szanowni państwo, to jest dla was. Ta organizacja jest dla was po to, byśmy mogli zaprosić i być dumni z naszego terenu, z naszej Lipnicy, z naszego dostępu do Babiej Góry. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne edycje przy współpracy z Fundacją Biegów Górskich Kozica, które na pewno w przyszłości będą miały miejsce. Serdecznie pozdrawiam. W tym roku po raz pierwszy ultramaraton Babia Góra odbył się w Lipnicy Wielkiej.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się tutaj to zrealizować. Bardzo jesteśmy zaskoczeni i pod dużym wrażeniem przyjęcia tutaj zarówno lokalnych władz, jak i wszystkich osób, które nas tutaj przywitały i przyjęły, począwszy od strażaków, przez koła gospodyń wiejskich, a kończywszy na sołtysie i wójcie. Bardzo impreza się okazała udana, pogoda dopisała. I myślimy, że spotkamy się też tutaj w przyszłym roku. Kinga może powie tutaj, jakie dystanse, jakie biegi, bo to jest bardzo ważne, bo to są biegi unikalne w skali Polski, a i też bardzo ciekawe, patrząc na biegi na świecie. Także była to 8. edycja Ultramaratonu Babia Góra. W ramach tego wydarzenia odbywają się 4 biegi. Dystans koronny to jest ultramaraton 6 razy Babia Góra, w którym zawodnicy biegają na szczyt Babiej Góry 6-krotnie, za każdym razem tak naprawdę innym szlakiem turystycznym. Dystans tego biegu to 100 km i przewyższenie jest gigantyczne, ponieważ wynosi 7500 metrów właśnie przewyższenia w górę, jak i w dół. Drugim najważniejszym biegiem dzisiejszego wydarzenia był ultramaraton 3 razy Babia Góra. Jest to bieg rozgrywany na dystansie 60 km i przewyższenie na tej trasie wynosiło 4200 metrów w górę i taką samą ilość przewyższenia zawodnicy musieli pokonać w dół. Krótszy dystans to 20 km z przewyższeniem 1730, to bieg 2 razy Babia Góra Sky Race i najkrótszy dystans to 10-kilometrowy bieg Babia Góra Race, w którym zawodnicy wbiegali na szczyt Babiej Góry tylko raz, ale choć to krótki bieg, to jednak trasa jest bardzo wymagająca, bo też właśnie ma dużo przewyższenia. W tym roku we wszystkich tych 4 biegach uczestniczyło ponad 500 osób. Wydaje mi się, że to jest duża liczba, patrząc na to, że w pierwszy raz w tym miejscu organizowaliśmy ten bieg i mamy nadzieję, że jeżeli będziemy organizować w przyszłości, to ta liczba się będzie zwiększać i impreza będzie coraz ciekawsza i coraz bardziej znana w środowisku biegaczy w Polsce.